Nie jest to sytuacja dobra, ale z jednej strony może być to rzeczywiście czynnik sezonowy, a z drugiej strony patrząc na dane Eurostatu, bo jest to inna metodologia stosowana przez Unię Europejską, nie są to dane tak zatrważające, nie są to dane nawet w obliczu porównań z innymi krajami Unii Europejskiej, bardzo negatywne. Oczywiście należy czynić wszystko, aby uruchomić rynek pracy. Miejmy nadzieję, że już od pierwszych można miesięcy wiosennych wróci to na taką ścieżkę do zaakceptowania. Tu trzeba powiedzieć oczywiście również, że w naszej gospodarce, w polskiej gospodarce dużym istotnym czynnikiem jest szara strefa. I właśnie tą szarą strefę włączamy bądź nie włączamy przy obliczeniach naszych. Raz na kwartał Główny Urząd Statystyczny takie dane podaje, czyli ujmuje również ten czynnik, który związany jest z szarą strefą. I wtedy te dane nie są tak negatywne. Unijne jest to wskaźnik około 10%. Bezrobocia. Mhm. Przy ujęciu szarej strefy. Tak, tak, tak.